Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasza telewizja Sądecka i rozmowa dnia, a dzisiaj w studio naszej telewizji gościmy pana Michała Mułkę, specjalistę od organizacji pozarządowych, tak bym mogła powiedzieć. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. I chciałabym zacząć od takiego pytania, właśnie w kontekście organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń. Wiemy, że mamy tych organizacji w Polsce bardzo dużo, ich w zasadzie z roku na rok coraz więcej przybywa, ale gdybyśmy mogli pokusić się o takie podsumowanie, jaka jest kondycja po pandemii właśnie organizacji pozarządowych? Czy tutaj coś się zmieniło? No, dane statystyczne mówią o tym, że w Polsce mamy ponad 140 tysięcy organizacji pozarządowych, głównie stowarzyszeń i fundacji. Oczywiście pandemia COVID-19 wpłynęła znacząco na ich funkcjonowanie. Przypominamy sobie czasy pierwszego lockdownu, przypominamy sobie trudności w bieżącym funkcjonowaniu, w zorganizowaniu posiedzeń zarządów, w zorganizowaniu walnych zebrań, w zorganizowaniu posiedzeń choćby fundatorów w fundacji, czy organów w fundacji, czy w stowarzyszeniu. No, ale też musimy powiedzieć o tym, że nie mogliśmy organizować, nie mogliśmy przeprowadzać tysięcy, dziesiątek tysięcy projektów, na które otrzymaliśmy w tamtym roku oczywiście dofinansowanie. W związku z powyższym perturbacje były dość duże. Ustawodawca wprowadził pewne rozwiązania legislacyjne polegające na tym, że można było posiedzenie organów odbywać w formule zdalnej, online, czyli na odległość, również z głosowaniami, w tym głosowaniami tajnymi. Jednakże solą organizacji pozarządowych to ich działalność, to wydarzenia, to inicjatywy, to festiwale, to szkolenia, to konkursy, to warsztaty, czyli coś, co wymaga ludzkiej obecności. COVID-19 spowodował konieczność zachowania dystansu społecznego, pozostawania w domu przez wiele, wiele miesięcy. W związku z czym obserwowaliśmy drastyczne zahamowanie rozwoju organizacji pozarządowych, niemożność organizowania wielu projektów, konieczność aneksowania umów, czy jednostki samorządu terytorialnego też wycofywały się z pewnych zadań, na które były ogłoszone konkursy. Zatem rok 2020 był rokiem niezmiernie trudnym, ale z drugiej strony myślę, że trzeci sektor, czyli ten sektor, który przypomnijmy może w dwóch zdaniach, uzupełnia sektor rządowy i sektor prywatny, będą to tą trzecią nogą w każdej dojrzałej demokracji i fundamentem społeczeństwa obywatelskiego, czyli tego społeczeństwa, które ma swój głos, które chce być społeczeństwem partycypacyjnym, które chce mieć wpływ na podejmowanie pewnych decyzji i kreowanie rzeczywistości. Natomiast zwróćmy uwagę na to, i o tym chcę powiedzieć, że pandemia też te organizacje zbliżyła do siebie, to znaczy były wspólne inicjatywy podejmowane choćby w przestrzeni online. Przecież mieliśmy do czynienia z konkursami, mieliśmy do czynienia ze szkoleniami, mieliśmy do czynienia z konferencjami, które były w formule zdalnej, w formule online. Natomiast pamiętajmy też o tym, że część organizacji pozarządowych włączyła się choćby w akcje szycia maseczek, dystrybucji środków ochronnych, czy też dostarczania pomocy wyżywienia, pomocy sąsiedzkiej, czy też seniorom. Pamiętajmy, powstańcy warszawscy, ale nie tylko, osoby starsze, osoby, które przebywały na kwarantannach, miały również możliwość pomocy ze strony członków organizacji pozarządowych. A zatem ten duch nie został zabity przez COVID-19 i o tym myślę, że przekonujemy się w roku 2021, gdzie mamy znaczące przyspieszenie, jeżeli chodzi o rozwój NGO-sów i tak naprawdę mnóstwo inicjatyw, które się cały czas toczą. Tak mi przyszło teraz do głowy, że pan przecież sam się wywodzi z organizacji pozarządowej. Tak, wywodzi w sensie takim może nie tyle zawodowym, ale działalności swojej społecznej i wolontaryjnej. Jeśli chodzi o te problemy, czy one na przestrzeni lat się zmieniają w organizacjach pozarządowych, czy po prostu to jest tak, że od wielu, wielu lat pewne problemy się powtarzają i nie są w jakiś sposób rozwiązywane? Oczywiście, myślę, że jest część problemów, które każdą organizację dotyczą. Tym problemem jest sprostanie bardzo często wymaganiom prawnym, które wiążą się z prowadzeniem danej organizacji pozarządowej. Oczywiście w Polsce mamy prawo i dobrowolność w zrzeszaniu się w trzecim sektorze, w organizacjach pozarządowych, natomiast należy pamiętać o tym, że są pewne obowiązki o charakterze prawnym, jak choćby obowiązek zwoływania posiedzeń organów, czy zwoływania walnych zebrań, przyjmowania sprawozdań merytorycznych, sprawozdań finansowych, konieczność zapewnienia obsługi księgowej, konieczność prowadzenia rachunku bankowego, konieczność korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z Urzędem Skarbowym w przypadku, gdy mamy na przykład zatrudnione jakieś osoby na umowy choćby cywilnoprawne, bo przecież taka organizacja pozarządowa również może być pracodawcą.
Natomiast myślę, że świat się zmienia. Świat się zmienia, ale też przepisy się zmieniają. Ja zwrócę uwagę, że 1 lipca tego roku weszła w życie taka ważna nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wprowadziła portal rejestrów sądowych, który pozwala organizacjom, które prowadzą działalność gospodarczą, ale i nie tylko, składanie wniosków o wpisy bądź zmiany wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, czyli tego portalu. A zatem możemy już złożyć wniosek online, nie musimy to robić papierowo. Możemy podpisać się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, możemy podpisać się za pośrednictwem ePUAP-u, a zatem to oczywiście się zmienia. Natomiast ja myślę, że tak jak zmienia się świat, tak i zmieniają się organizacje pozarządowe, bo organizacje pozarządowe uzupełniają element, jakim jest tak naprawdę społeczeństwo, ale też uzupełniają zadania władzy publicznej i tak naprawdę gdzieniegdzie ten trzeci sektor, tak mi się wydaje, że nie tylko uzupełnia, ale tak naprawdę czasem przejmuje część wykonywania przez władzę publiczną zadań i to jest jego rola. Potrzeby się zmieniają. Przypomnę, ja wywodzę się z trzeciego sektora, jak pani redaktor stwierdziła, do pierwszego stowarzyszenia, czyli PTTK Oddział Beskid przystąpiłem w roku 2004, później było Stowarzyszenie Orion i inne organizacje pozarządowe, jak choćby Związek Podhalan Oddział w Nowym Sączu. Natomiast myślę, że zmieniają się też potrzeby, bo organizacje pozarządowe muszą zaspokajać też bieżące potrzeby. Kiedyś, choćby w Stowarzyszeniu Orion, organizowaliśmy zbiórki na placach kościelnych za zgodą księdza biskupa. Dzisiaj tak naprawdę platformy crowdfundingowe tą sprawę załatwiają, to znaczy można ogłosić zbiórkę na platformie, jest ich w Polsce kilkanaście i w sposób równie efektywny, a nawet i być może bardziej efektywny taką zbiórkę przeprowadzić, więc tak jak świat się zmienia, tak i zmieniają się NGOsy. Natomiast myślę, że ta idea działania na rzecz społeczeństwa lokalnego, czy też działania na rzecz społeczności lokalnej, wojewódzkiej, czy też wspólnoty, jaką jesteśmy jako naród, myślę, że to nie zginęło i cały czas wygląda to tak samo. Tutaj pan odpowiedział już na moje kolejne pytanie, bo miałam zapytać właśnie o to, czy organizacje pozarządowe nie tylko wypełniają lukę, ale też czy no, wyręczają poniekąd państwo czy samorząd w niektórych zadaniach. Może w takim razie zapytam o co innego. Czy pan uważa, że jednostki samorządu terytorialnego na przykład właściwie, mówiąc w cudzym słowie, wykorzystują organizacje pozarządowe? Czy być może ta współpraca mogłaby być lepsza, mogłaby się lepiej układać? Znaczy, mamy pewne instrumenty ustawowe i pewne otoczenie prawne, w którym się musimy obracać, a zatem mamy doroczne programy współpracy organizacji pozarządowych z JST na poziomie gminy, powiatu i województwa i to jest obowiązek ustawowy. Ja myślę, że postrzeganie władzy publicznej czy organów jednostek samorządu terytorialnego też się zmienia. Obserwuję, że choćby projekty uchwał dotyczące programu współpracy są szeroko konsultowane podczas spotkań online'owych, podczas spotkań osobistych, a zatem organizacje pozarządowe mają wpływ na to, jak te programy współpracy wyglądają. A przypomnijmy, później mamy do tego kwestię budżetową, a później mamy otwarte konkursy ofert. Przypomnijmy może o takim fantastycznym instrumencie, jakim jest budżet obywatelski, który również jest pewnym obowiązkiem ustawowym, gdzie można zgłaszać projekty, też nie będąc organizacją pozarządową, bo o tym też sobie wprost powiedzmy. Tak. Natomiast w modelu tak naprawdę organizacje pozarządowe powinny, w mojej opinii, pomagać w wykonywaniu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Czy czasem jest tak, że je wyręczają? No mamy choćby na poziomie gminy obszar turystyki, więc myślę, że dobrą praktyką jest to, aby dana gmina w programie współpracy utworzyła obszar współpracy pod tytułem turystyka. Tak się zazwyczaj dzieje i te zadania z tego zakresu zrealizują niejako subsydiarnie za gminę po prostu organizacje pozarządowe. Natomiast w momencie, gdy ta synergia jest cały czas, w momencie, gdy te programy współpracy są tworzone na podstawie konsultacji, uważam, że wszystko jest w porządku i ta funkcja jako NGOsy powinny pełnić, jest w 100% wykonywane. A mogłyby być lepiej wykorzystywane do przeprowadzania wspólnych projektów, do realizacji jakichś wspólnych działań, zadań i tak dalej? No oczywiście. Rolą każdej jednostki samorządu terytorialnego jest to, że może ten model współpracy ukształtować w sposób dowolny. No oczywiście zawsze mogło być lepiej. To jest takie stare polskie przysłowie, że zawsze może być lepiej albo wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Natomiast obserwując to z poziomu czy to województwa małopolskiego, czy też z poziomu gminy, akurat miasta Nowy Sącz, w tym roku obserwuję również jako członek organizacji pozarządowych też konsultacje, które poprzedzały akurat przyjęcie programu współpracy czy projektu, bo ma być przyjęte do końca listopada, to
to widać, że to podejście się zmienia, widać, że głos NGO-sów jest brany pod uwagę, pod dyskusję. No nie zawsze jest tak, że wszystkie postulaty są spełnione, to powiedzmy sobie wprost i szczerze. Natomiast myślę, że ta współpraca się układa dobrze, za wyjątkiem, myślę, że jednej rzeczy, zawsze organizacje pozarządowe zawsze postulują o to, żeby tych środków było po prostu jak najwięcej. A zatem, czy będzie to milion, czy dwa, czy trzy, to z naszej perspektywy oczywiście najlepiej, jakby to było milionów pięć, ale myślę, że to podejście się nigdy nie zmieni i bardzo ważne, żeby też o tym mówić, żeby o tym postulować. Ja może powiem jeszcze o jednej rzeczy. Te obszary współpracy również są wynikiem pewnego konsensusu, ale czasem jest też tak, że samo życie przynosi nam pewne rozwiązania. Bardzo teraz popularnym postanowieniem w programach współpracy jest na przykład propagowanie idei honorowego krwiodawstwa bądź krwiolecznictwa, czyli dostrzegamy już potrzebę z poziomu krajowego, że są organizacje pozarządowe, na przykład jak Polski Czerwony Krzyż, ale dostrzegamy potrzebę propagowania tej idei szeroko, bo przypomnijmy, że krew to jest taki dar życia, którego nie można kupić, nim się trzeba podzielić, trzeba go po prostu podarować, przyjść i fizycznie oddać. Dlatego też ja obserwuję, że coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego choćby dostrzega tą potrzebę sfinansowania pewnych działań propagujących tą ideę, czyli organizacje zbiórek krwi, ale też organizacje choćby prelekcji w szkołach ponadpodstawowych, aby tych krwiodawców było jak najwięcej i promujących tą ideę. I myślę, że to jest też taki element dostrzegania wyzwań zmieniającego się świata przez pryzmat realizacji właśnie działań czy zadań statutowych przez organizacje pozarządowe. Tutaj jeszcze chciałbym, żebyśmy weszli na temat związany bardzo mocno z organizacjami pozarządowymi, czyli te kwestie wolontariatu. Czy głównie ludzie młodzi, czy głównie seniorzy są chętni dzisiaj do tego, żeby się angażować? Chyba młodzi ludzie raczej. Ludzie młodzi, natomiast polityka senioralna myślę, że też już przybrała nowe oblicze. Ja też obserwuję w praktyce, że coraz więcej organizacji są pozarządowych jest zakładanych przez seniorów. To jest bardzo piękne, tak, że w tym wieku, gdzie osoby już mają troszeczkę więcej tego wolnego czasu, chcą się jednak zaangażować, działać na rzecz lokalnej społeczności, osiedla, przysiłku, gminy, czy też wsi na przykład. I one również są osobami, które zakładają organizacje pozarządowe, a nie tylko są wolontariuszami. Oczywiście ludzie młodzi to trzon polskiego wolontariatu, to jest jasne, natomiast dostrzegam tą aktywność seniorów w sposób wzmożony i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, gdy połączymy wolontariat ludzi młodych z wolontariatem osób w wieku senioralnym. Ja przypomnę, że mamy w Polsce choćby definicję osoby starszej, mało osób o tym wie, jest taka bardzo krótka ustawa o osobach starszych. Tam jest powiedziane, że osobą starszą jest osoba, która ukończyła 60 rok życia, czyli te osoby możemy zaliczyć do grona seniorów i ta synergia pomiędzy tym młodością a doświadczeniem jest kapitalna. Także myślę, że wolontariat to też przyszłość, bo wolontariat to nie tylko wolontariat w NGO-sach, ale wolontariat pracowniczy, wolontariat na uczelni, czy też wolontariat właśnie zmierzający do poznania nie tylko wiedzy, do nauczenia się czegoś, ale również wolontariat zmierzający do ukształtowania jakichś postaw życiowych, które na przykład możemy czerpać od osób starszych. Tutaj chyba najlepszą sytuację, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, mamy w dużych miastach. Tam ta świadomość obywatelska, takie chęć uczestnictwa w życiu publicznym, w życiu społecznym jest największa, no a to skutkuje dużą ilością tych organizacji pozarządowych. Natomiast chyba słabo to wygląda jeszcze na wsiach, bo pewno oprócz jakichś kół gospodyń wiejskich tych organizacji pozarządowych jest mało i chyba szkoda, bo mogłyby potencjał ludzi mieszkających na wsiach wykorzystać. No zdecydowanie tak. Pani redaktor powiedziała o kołach gospodyń wiejskich, jakieś miałem przyjemność doradzać w zakładaniu koła gospodyń miejskich. Akurat niedaleko w Starym Sączu taka organizacja pozarządowa powstała. Natomiast oczywiście no, się to głównie koła gospodyń wiejskich, ale też ochotnicze straże pożarne, to są te trzony. Natomiast proszę mi wierzyć, że się to zmienia. Kiedyś były w Polsce takie przepisy, które pozwalały na przekazywanie do prowadzenia małych szkół, takich do 70 uczniów, organizacjom pozarządowym i wtedy również w takich mniejszych środowiskach takie organizacje, które te szkoły prowadzą, choćby nawet do dzisiaj, one istnieją i dobrze się mają. Natomiast obserwuję też w praktyce, że organizacje na terenach wiejskich jak najbardziej powstają z pobudek, o których pani redaktor też powiedziała, czyli chęć aktywizacji społeczności
społeczności lokalnej. Natomiast jeden problem, który się pojawia, no to choćby w przypadku stowarzyszeń wymóg ustawowy, że musi to być na przykład minimum 7 osób, żeby było to stowarzyszenie rejestrowe. Przy fundacjach to osoba fundatora i członkowie organów, tych osób może być zdecydowanie mniej. Natomiast zawsze musi być jakiś lider lokalny, który tą ideę będzie w stanie wcielić w życie, będzie w stanie zrzeszyć ludzi, będzie w stanie udać się do punktów, gdzie na przykład może uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, jak taką organizację pozarządową założyć i później jak ją prowadzić, jak pozyskiwać środki zewnętrzne. Dlatego potrzebni są liderzy lokalni, ale ja uważam, taka jest moja obserwacja w przeciągu kilku ostatnich lat, że organizacje zakładają się na obszarach wiejskich z całkiem dobrym skutkiem. A czy to nie jest tak, że mamy coraz mniej czasu, jesteśmy może coraz bardziej zmęczeni, zniechęceni i tych liderów po prostu brakuje? Myślę, że możemy spojrzeć na to jeszcze inaczej. Oczywiście niektórzy mówią, że nie mamy czasu, ale w momencie, gdy dzieje się coś złego, ktoś zachoruje, potrzebna jest jakaś znaczna kwota środków na operację, czy po prostu coś wydarzy się takiego, klęska żywiołowa, która wstrząśnie społecznością lokalną, to jednak potrafimy się zjednoczyć i ten czas wysłupłać. Oczywiście współczesny świat stawia nam bardzo dużo wyzwań, a wszechobecna elektronika powoduje, że ten czas jest nam po prostu kradziony i on się kurczy. Natomiast myślę, że potrafimy się jeszcze w Polsce zjednoczyć wokół pewnych idei honorowego krwiodawstwa, pomocy osobom, ofiarom klęsk żywiołowych na przykład, czy osobom, które potrzebują środki na bardzo kosztowne operacje. I my to w praktyce obserwujemy, że oczywiście to się dzieje, z tym, że jest to zaangażowanie i myślę, że też do tego pani redaktor zmierza o charakterze mocno akcyjnym, a zarządzanie organizacją pozarządową to bardzo często dość duże wyzwanie w przeciągu całego roku, a nie tylko na kilku akcjach, czyli tych kilku dniach w ciągu roku. Dlatego też tak ważne jest to, aby również przekazywać wiedzę, aby również szkolić tych członków organizacji pozarządowych, którzy nimi zarządzają, aby ich świadomość też była bardzo duża, że to nie tylko kwestia jednego dnia podczas akcji, ale bieżącego zarządzania organizacją pozarządową, a w przypadku stowarzyszeń rejestrowych czy fundacji to są normalne osoby prawne, tak jak każdy inny w Polsce i również należy tu zwrócić uwagę, aby to zarządzanie było prawidłowe, efektywne, co też generuje dużo czasu, więc czasem jest tak, że z tych kilkunastu czy kilkudziesięciu członków stowarzyszenia na przykład działa tak naprawdę w kontekście zarządzania kilka osób. Jest to pewna bolączka i trzeba to zmieniać, natomiast wszechobecne nasze zobowiązania, które kradną nam czas, powodują, że czasem rzeczywiście może być z tym problem, ale tu też dostrzegam perspektywę pewnej profesjonalizacji działań w organizacjach pozarządowych. Zwróćmy też uwagę na to, że przecież przepisy dopuszczają, aby organizacje mogły prowadzić działalność gospodarczą i bardzo często w pewnym momencie działacze organizacji dochodzą do wniosku, że moim miejscem pracy będzie już ta organizacja pozarządowa i jeżeli są w stanie to wszystko zorganizować i na przykład pozyskać status przedsiębiorcy, to bardzo często miejsce pracy zmieniamy, jest to NGOs. A czy jest? Tylko oczywiście w dużych miastach, przepraszam, że wchodzę w słowo, bo oczywiście w takich jak nasze, to dzieje się to zdecydowanie częściej. Czyli jednak. Zdecydowanie rzadziej, przepraszam. A czy jest taki mechanizm pokazujący, że są pewne nisze, czy pewne tematy, które są przez organizacje pozarządowe niezagospodarowane? No bo mamy na pewno i organizacje, i wolontariuszy zajmujących się pomocą osobom bezdomnym, pomocą zwierzętom bezdomnym, również w schroniskach. Są właśnie takie akcyjne sytuacje, kiedy potrzebujemy zebrać dużą ilość środków na to, o czym Pan wspominał, na różne zdarzenia losowe. A czy są takie niszowe tematy, gdzie tych organizacji chcących się zająć nimi brakuje? Powiem tak, można korzystać z dostępnych źródeł choćby internetowych i portali ogólnopolskich, NGO.pl, podam tylko jeden. Tam mam bazę organizacji pozarządowych, czyli w zasadzie każda organizacja takie portfolio tam posiada. Oczywiście nie prowadzi się jakichś pogłębionych statystyk choćby w KRS-ie, czym organizacje się zajmują. Natomiast w praktyce bardzo często korzysta się z takiego katalogu z ustawy o działalności pożytku publicznego, tam około 40 celów pożytku publicznego i tak naprawdę przekopiowuje się te postanowienia do statutów organizacji. Natomiast muszę powiedzieć też z praktyki, że na przykład bardzo dużo organizacji zajmuje się niszowymi problemami ochrony zdrowia. Pomoc społeczna zaczyna być takim trendem w organizacjach pozarządowych bardzo silnym. No oczywiście kultura, nauka to są rzeczy, które czy gdzieś się charytatywne, one się bardzo często przebijają. Natomiast kreatywność osób, które zakładają organizacje pozarządowe jest duża. Natomiast co ważne, to wszystko zależy od ich inwencji, bo tak naprawdę możemy się zająć wszystkim,
czego nam nie zabraniają przepisy prawa. I myślę, że takimi trendami teraz bardzo popularnymi w NGO-sach to jest trend właśnie na pomoc społeczną, ochronę zdrowia, propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i na przykład ochronę środowiska i zdecydowanie działania na rzecz seniorów. Oczywiście też musimy powiedzieć sobie wprost, że są na to przekazywane dość znaczące środki, które można pozyskać, aby dane cele statutowe zrealizować, bo tak naprawdę organizacja musi mieć jakiś zastrzyk środków zewnętrznych, no bo bardzo rzadko zdarza się, że w 100% są to działania wolontariackie. Znamy takie w praktyce, sam w nich uczestniczyłem, no ale aby to wszystko mogło być w sposób należyty i godny wykonane, to bardzo często środki zewnętrzne są nam po prostu do tego potrzebne. Niezbędne. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio, za rozmowę. Moim widzom, internautom za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia.